Zdecydowanym faworytem spotkania 21. kolejki plus ligi był zespół Asekoresowi Rzeszów, który był liderem tabeli i miał aż 40 punktów przewagi nad czarnymi. Choć w pierwszej partii radomienie nieźle radzili sobie, szczególnie w przyjęciu zagrywki, to i tak przegrali do 21. W drugim secie słabo spisującego się atakującego Damiana Szulca zastąpił Daniel Gąsior, który wniósł sporo ożywienia. Nie wystarczyło to jednak na wygranie seta. W drugiej osłonie Resowia wygrała do 23. W trzeciej partii gospodarze szybko zyskali przewagę i wygrali do 20 a w całym meczu 3 do 0. Dla cera radom była to 16. porażka z rzędu w rozgrywkach Plus Ligi w sezonie 2022/2023. Podopieczni Pawła Wojtckiego zajmują przedostatnie miejsce z dorobkiem zaledwie 10 punktów.